Na te informacje z całą pewnością bardzo czekano w południowo-zachodniej części naszej gminy. W Kurnosie II ruszy bowiem budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej oraz gimnazjum. Poprzednia sala była tak mała, że o graniu na przykład w siatkówkę nie było mowy. Trudno było też w niej przeprowadzić zajęcia WF-u. Posiadaliśmy salę ćwiczeń, była to sala niepełnowymiarowa, więc przebudowaliśmy to i wykorzystaliśmy jako izby lekcyjne. Teraz właśnie takiego zaplecza do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego nie mamy. Posiadamy jedynie taki plac obok szkoły, więc wiadomo, nowa sala gimnastyczna na pewno nam się bardzo przyda. A nowa, duża sala gimnastyczna będzie. Dzisiaj w Urzędzie Gminy wójt Kamil Ładziak podpisał umowę z firmą, która wykona inwestycje. Na początku wakacji inwestycja rusza. Kończy się tak naprawdę koniec roku szkolnego. 2013 kończy się inwestycja i następny rok już młodzież nasza będzie mogła korzystać z pięknej sali gimnastycznej. Zgadza się. 12 miesięcy. Tyle ma potrwać budowa i jest to termin absolutnie realny do zrealizowania, bo jak podkreśla przedstawiciel zwycięzcy przetargu, takie inwestycje firma już realizowała. Wykonywaliśmy już większe, bardziej skomplikowane, także myślę, że spokojnie sobie z tym poradzimy bezproblemowo. Myślę, że w przeciągu miesiąca czasu najpóźniej zostaną rozpoczęte prace, no i na pewno w terminie umownym wykonamy lub wcześniej. Sala gimnastyczna szkołą w Kurnosie jest bardzo potrzebna. Ta, która powstanie, usytuowana będzie za budynkiem szkolnym, a tak będzie wyglądać. Trzeba przyznać, że robi wrażenie. W postępowaniu przetargowym zostało złożonych 17 ofert. Najkorzystniejszą oferta opiewała na kwotę 2 miliony 122 tysiące. Oferta ta spełniała wymogi specyfikacji, była najkorzystniejsza i w dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę. Ta sala, którą w tej chwili budujemy, jest to sala pełnowymiarowa, 20 szerokość na 40 długość, także pełnowymiarowa jest to sala gimnastyczna. Tak jak wspomniałem, kubatura powyżej 6 tysięcy metrów sześciennych, będą trybuny przesuwne, 60 takich miejsc żeśmy przewidzieli. No także pełne zaplecze, łącznik komunikacyjny między szkołą podstawową. Przypomnijmy, że sala będzie gotowa w przyszłoroczne wakacje. W tym roku szkolnym młodzież będzie musiała sobie poradzić jeszcze bez tego obiektu, ale to nie problem, mówi dyrektor szkoły. Kiedyś dawniej nie mieliśmy sali gimnastycznej. Męczyliśmy się owszem, ale więcej przebywaliśmy na świeżym powietrzu. Są tutaj tereny wokół placówki szkolnej, gdzie można je wykorzystać do biegów przełajowych. Zresztą i w piłkę nożną też można grać na takim placu trawiastym, tu obok placówki. No i przede wszystkim wyjeżdżamy na basen do wodnika, na basen do zespołu szkół w Bełchatowie. Także w ten sposób byśmy sobie radzili w tym roku szkolnym, a następnym ja myślę, że w ten podobny będzie sposób. Duża sala gimnastyczna powstawać będzie także w Łękawie i podobnie jak w Kurnosie obiekt zostanie oddany do użytku w 2013 roku. Zanim jednak młodzież będzie mogła cieszyć się z sal gimnastycznych, to musi korzystać z WF-u na świeżym powietrzu, a robi to chętnie, czego dowodem był piłkarski turniej o Puchar Wójta Gminy Bełchatów. Wystartowały w nim szkoły, w których są gimnazja. Cieszę się, że takie zawody się odbyły. No, w tym roku gmina Bełchaty ma tylko pierwsze klasy gimnazjalne i jeśli mogliśmy, to zrobiliśmy dla nich wiele zawodów. Przede wszystkim zrobiliśmy biegi przełajowe w miejscowości Kurnos, był tenis stołowy w kategoriach wiekowych. No dzisiaj piłka nożna, była piłka nożna w hali. Mam nadzieję, że jak przyjdziemy we wrześniu do szkoły, druga klasa, będziemy mogli rozgrywać wiele innych zawodów dla gimnazjalnych, przede wszystkim piłkę siatkową i, co bardzo nas cieszy, koszykówkę, bo musimy koszykówkę ruszyć, bo po prostu brakuje nam koszykówki w Bełchatów. Drużyny z naszych gimnazjów, wsparte nieco młodszymi kolegami z podstawówek, grały systemem każdy z każdym. Zacięta walka na Orliku w Dobiecinie przysporzyła sporo emocji. Nie brakowało ciekawych zagrań, pięknych bramek, nerwów do końca, no a przede wszystkim świetnej zabawy. Ostatecznie zwyciężyły Domiechowice, co powoli staje się tradycją w naszej gminie. Ja życzę też innym drużynom, żeby w końcu były w stanie zagrozić tutaj tej dominacji, a Domiechowicom, żeby jeszcze bardziej się doskonaliły. No jak tutaj
nie wybudować wam tego, właśnie, tego boiska, żebyście mogli jeszcze lepiej trenować. Tak więc gratuluję Domiechowicom, gratuluję też innym drużynom. No i życzę wam, żebyście więcej trochę strachu napędzili w przyszłych latach tutaj w szkole w Domiechowicach. Jak wy to robicie, że każdy turniej wygrywacie? No to już taka mała tradycja jest. Trenujemy i udaje nam się. A to jest zasługa treningów w GKS-ie? Bo zdaje się chyba niektórzy z was, jak nie wszyscy, trenujecie tam. Nie tylko. Po prostu mamy to we krwi. Ale nie tylko. Wiem, że tam na piłkę nożną bardzo ciśnie wasz nauczyciel WF-u, prawda? No prawda, tak, prawda. Ale nauczycielka też... WF-u też. Były tam jakieś kłopoty, zdaje się, macie z boiskiem do treningu, tak? Tak, nie chcą wybudować. Potrzebujemy lepszego boiska, żebyśmy mieli jak najlepsze wyniki, jeszcze lepsze osiągnięcia. Będzie. A w przyszłości chcielibyście być piłkarzami? No na pewno. Niektórzy mają takie predyspozycje, marzenia. Ale czy się uda? Kto będzie mistrzem Europy, tak według was? Hiszpania. Ja, Niemcy. Niemcy. Hiszpania, Portugalia może. Turniej w Dobiecinie to już historia, ale warto podkreślić, że wieńczył on zmagania w pierwszej połowie tego roku. Po raz kolejny udało się pokazać, że nasza gmina sportem stoi. Całe półrocze było piękne, począwszy od tych zawodów właśnie halowych, później poprzez te biegi, poprzez zawody na boisku. Dzieci garną się po prostu dlatego, że samorząd gminy Bełchatów dba o to, żeby były obiekty nowe sportowe, że po prostu są medale, są puchary, są nagrody rzeczowe. To jest najważniejsze, bo poprzez to po prostu możemy te dzieci po prostu do startu zawody motywować. Młodym zawodnikom życzymy udanych wakacji. Na imprezach zorganizowanych spotkamy się pewnie dopiero w nowym roku szkolnym. Przypominamy jednak, że Orlik w Dobiecinie czynny jest przez cały rok. Warto więc w wakacje korzystać z niego od rana do wieczora.